Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy niedaleko Suchowoli w województwie białostockim. Do metropolitalnego seminarium duchownego pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Warszawie wstąpił w 1965 roku po uzyskaniu świadectwa dojrzałości. Po powstaniu Solidarności ksiądz Popiełuszko stał się jej duchowym przywództwem. Był duszpasterzem krajowym Ludzi Pracy, a także służby zdrowia. Już wtedy do jego mieszkania przychodzili opozycjoniści. Często wyjeżdżał z nimi do Gdańska, do Komisji Krajowej na spotkania z Lechem Wałęsą. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Pomimo tego organizował pomoc materialną dla osób internowanych i ich rodzin. Wspierał też więźniów politycznych i uczestniczył w rozprawach przeciwko działaczom Solidarności. Ksiądz Popiełuszko główny wysiłek włożył w przygotowanie i prowadzenie w kościele świętego Stanisława Kostki mszy w intencji ojczyzny i tych, którzy za nią cierpią. Ich główne przesłanie brzmiało: zło dobrem zwycięże. Na msze przybywały delegacje Solidarności z całego kraju. Te msze zainicjowane przez księdza Jerzego zaczęły obejmować całą Polskę. Ksiądz Jerzy Popiełuszko już 2 lata przed śmiercią był obserwowany przez SB. W 1983 roku stał się ofiarą prowokacji, gdy podrzucono mu m.in. naboje, materiały wybuchowe, oskarżając o dywersję. 19 października 1984 roku w drodze z Bydgoszczy do Warszawy samochód księdza Jerzego został zatrzymany przez 3 esbeków: Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękale i Waldemara Chmieleckiego. Po porwaniu i pobiciu księdza wsadzono do worka, obciążono kamieniami i wrzucono do Zalewu Wiślanego przy Tamie we Wrocławiu. 30 października informację o śmierci księdza Jerzego przekazał modlącym się w jego intencji na Żoliborzu ksiądz prałat Teofil Bogucki. W pogrzebie, który odbył się 3 listopada 1984 roku, wzięło udział ponad 1 000 000 ludzi. Ksiądz Jerzy zapisał się w naszej pamięci jako opiekun i pasterz Solidarności. W mrocznym okresie stanu wojennego jego dziedzictwem są coroczne pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Jemu zawdzięczamy też peregrynację obrazu Matki Bożej Robotników oraz mszę w intencji ojczyzny. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko został patronem NSZZ Solidarność staraniem Komisji Krajowej i papieża Franciszka. Spełniło się w ten sposób proroctwo zawarte w wielu wierszu Jana Nalewajka. Gdy już jesteś w niebie, stój przed Bożym tronem, proś za Solidarność i bądź jej patronem. Dziękuję.